Włącz i zostań z nami. Ponownie witamy wśród nas Jego Ekscelencję Mieczysława Mokrzyckiego, arcybiskupa metropolitę lwowskiego. I witamy bardzo serdecznie panią redaktor Brygidę Grysiak. Szczęść Boże. Temat naszego spotkania to osoba błogosławionego Jana Pawła II, który dokładnie 30 lat temu po raz pierwszy odwiedził nasze miasto Wrocław. Panie redaktor, oddaję głos. Księże arcybiskupie, ale spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o świętości Jana Pawła II. Było dla mnie wielkim zaszczytem, że mogłam przeprowadzić z księdzem arcybiskupem wywiad o jego posłudze właśnie u boku Jana Pawła II, zatytułowany Najbardziej lubił wtorki. Dla tych z Państwa, którzy tej książki nie znają, ksiądz arcybiskup, jeśli zechce, to powie, dlaczego Jan Paweł II najbardziej lubił wtorki. Tak, na początku mieliśmy taki lekki zarzut, jak dlaczego tytuł takiej książki. Natomiast wybraliśmy taki tytuł, żeby zachęcić czytelnika do zaglądnięcia właśnie. Dlaczego wtorki? Ponieważ mówiono, że dlaczego nie niedziela, dlaczego nie święta maryjne, czy inny dzień. Po prostu wtorek był dniem wolnym dla Ojca Świętego, wolnym od tych audiencji oficjalnych. Ojciec Święty mógł ten czas przeznaczyć sobie na czytanie, czy pisanie homilii, czy swoich encyklik, ale też raz w miesiącu organizował sobie takie wypady, można powiedzieć, wypady poza Watykan. Najczęściej były to góry Abruzzo, jedna godzina, półtora godziny do dwóch godzin od Watykanu. I wtedy właśnie tak urządzał sobie taki spokojny dzień, podczas którego spacerował, później też odpoczywał, pisał. Wieczorem organizował takie, znaczy jemu organizowali ognisko wspólne razem z policjantami watykańskimi i państwa włoskiego. W ten sposób lubiał właśnie, kiedy ci żandarmi mu śpiewali piosenki. W ten sposób dziękował im za przygotowany dla niego ten dzień. Zarzut przy tym tytule był taki, że no taki banalny, prawda, i taki marketingowy, ale prawda jest taka, że to, co ksiądz arcybiskup opowiada o Janie Pawle II, to jest obraz świętości na co dzień. Od świtu aż do późnej nocy. Od tego pierwszego różańca aż po ostatnią modlitwę. Chciałam księdza zapytać już z perspektywy lat kilku i właściwie w progu kanonizacji. Dla księdza arcybiskupa taki obraz świętości Jana Pawła II, który ksiądz arcybiskup nosi w sercu, taki najdroższy, to co? Myślę, że nie tylko mnie, ale wielu wiernym, którzy przychodzili do Ojca Świętego, a zwłaszcza byli zapraszani na mszę świętą poranną, pozostaje ten obraz w pamięci, zapisany także w ich sercu, i obraz Ojca Świętego klęczącego w swojej kaplicy prywatnej. I kiedy Ojciec Święty zapraszał wiernych do kaplicy, był już wcześniej na swoich modlitwach, swoich rozmyślaniach, tam pozostawał, wierni wchodzili i właśnie uderzała ich ta postać biała w tym klęczniku tej kaplicy. I taki obraz Ojca Świętego pozostał także i w mojej pamięci. Właśnie zanurzonego, zatopionego w modlitwie. Czasami właśnie stawiano pytanie, skąd brał tyle sił, skąd był u niego ten szczególny charyzmat, bo wiemy, że każdy chciał go zobaczyć, każdy chciał się dotknąć, jak w Ewangelii, jego frędzli, usłyszeć jego głos. I to wszystko właśnie płynęło z tej głębi zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę. I bo Ojciec Święty każdego dnia przeznaczał na modlitwę bardzo dużo czasu. Tak jak pani tutaj wspomniała, Brygida, rozpoczynał swój dzień od leżenia krzyżem w swojej sypialni, odmawiania już cząstki różańca. Potem dopiero szedł do kaplicy na prywatne, poranne rozmyślanie. Często później w ciągu dnia ten różaniec właśnie brał do ręki. Modlił się też w sposób bardzo prosty. Wiemy, że był mistykiem, ale
w jego życiu modlitwy były te modlitwy każdego chrześcijanina, te, które uczymy się z katechizmu, przygotowując się do pierwszej komunii świętej. Rozpoczynał modlitwę swoją od Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, prawdy wiary. Modlił się o dary Ducha Świętego, za każdym darem odmawiał Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Codziennie śpiewał godzinki. Wiemy, jak to robił, ponieważ do tego nas przygotował. Przy końcu swojego życia modlił się, słuchając nas. Pamiętam, jak ksiądz arcybiskup mówił, że właściwie na każdą troskę, cudzą troskę, miał tylko jedną odpowiedź. Jak coś się działo złego, to będziemy się modlić. Czy ta modlitwa była lekarstwem na całe zło, na każdą drobną troskę codzienności? To prawda, jeśli przekazaliśmy jakąś trudną, smutną wiadomość, było czasami właśnie to westchnienie o Boże, a potem szedł do kaplicy i modlił się. Oczywiście później wzywał, jeśli to było jakieś wydarzenie większe, międzynarodowe, to wzywał swoich, można powiedzieć, najbliższych współpracowników, sekretariatu stanu, ministra spraw zagranicznych, księdza arcybiskupa, i wtedy z nim rozmawiał, w jaki sposób Kościół może, Ojciec Święty, przyjść z pomocą, czy przez modlitwę, czy jakąś pomoc materialną. Nigdy żadnej sprawy, możemy powiedzieć, nie zostawiał bez rozwiązania, bez odpowiedzi. Pamiętam jedno zdanie, o którym, kiedy padło z ust księdza arcybiskupa, już wiedziałam, że to będzie pierwsze zdanie naszej wspólnej książki. Poprosiłam księdza arcybiskupa wtedy we Lwowie, żeby zamknął oczy i wyobraził sobie ten obraz, który teraz mu przychodzi na myśl. I powiedział coś takiego. Widzę, jak zakłada pelerynkę i maszeruje na taras. I sobie myślę, no to ładnie. O co chodzi? Ksiądz arcybiskup opowiadał, że Ojciec Święty na taras, tam gdzie była Droga Krzyżowa, zanosił swoje troski, swoje problemy. Nas wszystkich także. Jak to było? Tak, Ojciec Święty na ten taras wychodził kilka razy dziennie, ale wychodził też zawsze właśnie przed rozpoczęciem swojej audiencji prywatnej, którą miał o 11:00. Po mszy świętej jeszcze pracował, studiował, przygotowywał się do tych audiencji, czy sobie coś pisał, a potem właśnie szedł albo do kaplicy, albo na taras. To było właśnie takie zanurzenie się w modlitwie. I on często właśnie też opowiadał o tym, że zawsze się modlił za te osoby, z którymi ma się spotkać, i po spotkaniu z nimi. Czyli można powiedzieć, każde spotkanie było omodlone. I dlatego no, wszyscy wychodzili właśnie tacy natchnieni, napełnieni tą Bożą łaską, tym pokojem, który promieniował od Ojca Świętego. I myślę, że dlatego to każde spotkanie było owocne. I zawsze z różańcem. I zawsze z różańcem. Później przy końcu, to już tak mówiłem, wiedzieliśmy, słyszeliśmy, kiedy Ojciec Święty wychodzi ze swego pokoju, bo było słuchać to takie człapanie butami, ponieważ już nie stawiał takich kroków, raczej sunął. I to był dla nas zawsze znak, kiedy Ojciec Święty wychodzi, kiedy powraca. Wtedy czasami towarzyszyliśmy mu, żeby pomóc w otwarciu windy czy wyprowadzeniu go na zewnątrz. Zapytałam o ten taras i o tę Drogę Krzyżową, bo piszemy z księdzem arcybiskupem kolejną książkę, która mam nadzieję ukaże się w październiku. O Bożym Narodzeniu i o Wielkiej Nocy. I o tym, jak to zrobić, żeby nie tylko słyszeć, ale usłyszeć, co Jan Paweł II chciał nam i na Boże Narodzenie, i na Wielkanoc powiedzieć i czego nas nauczyć. I jak to zrobić, żebyśmy tych świąt po prostu nie marnowali. Jestem świeżo po rozdziale o Wielkim Poście i Wielkim Piątku i na nowo wróciły do mnie te nasze wspólne rozmowy. I na nowo nie mogę się nadziwić temu wszystkiemu, bo jest tak wiele symboliki w tym, co się działo tam w papieskim domu, w papieskich apartamentach i tam na tarasie. Chociażby ten Jan Paweł II na tej Drodze Krzyżowej, który pomaga dźwigać ten krzyż. Tak, ten taras papieski, mogę powiedzieć, że przypomnieć, że wybudował papież Paweł VI. On miał pewne trudności, nie mógł wychodzić już też przy końcu swojego życia, nie mógł chodzić,
nie mógł wychodzić na spacer do ogrodów, tak jak to robi. Robił i robi jeszcze dzisiaj też Ojciec Święty Benedykt XVI, więc postanowiono nad domem, pałacem apostolskim, tak się nazywa, wybudować taras. Ale ten, kiedy przybył nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, to były tylko mury, więc uzupełniono tam krzewami, kwiatami, a także jeden z artystów włoskich ofiarował Ojcu Świętemu drogę krzyżową. I na stacji, kiedy Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi, zamiast Szymona z Cyreny umieścił postać Jana Pawła II. Właśnie budowaliśmy się naszym Ojcem Świętym, widząc Go klęczącego, często, nieczęsto, widząc Go klęczącego na posadzce przed stacjami Drogi Krzyżowej, czy to właśnie kaplicy prywatnej, czy tarasu apostolskiego, nie tylko piątki w czasie okresu Wielkiego Postu, ale w każdy piątek przez cały rok Ojciec Święty odprawiał drogę krzyżową. A najbardziej przejmujące świadectwo świętości Jana Pawła II, które słyszałam podczas wszystkich naszych rozmów z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, to są jednak te ostatnie miesiące, ostatnie dni, a potem ostatnie godziny życia. I pytanie, które wtedy, w 2005 roku, przy każdej rocznicy, a dla wielu nas ciągle, gdzieś tam brzmi. W czym była ta siła? I jak to jest, że człowiek, który jest tak słaby fizycznie, jest takim mocarzem i pokazuje całemu światu, jak się choruje, jak się dźwiga krzyż i jak się pięknie i godnie umiera. Księże arcybiskupie, ja wiem, że ksiądz zawsze się wzrusza, kiedy to opowiada, a ja kiedy słucham. Ale z tych ostatnich miesięcy, a potem już tych ostatnich dni, tej ostatniej Wielkiej Nocy, co księdza do dzisiaj najbardziej przejmuje? Pani Brygido, właśnie tutaj w archidiecezji lwowskiej jest ten krzyż, krzyż z Wielkiego Piątku, zwany tak zwany już krzyżem papieskim, który Ojciec Święty Wielki Piątek podczas Drogi Krzyżowej w swojej kaplicy prywatnej przytulał go do serca. Ten krzyż w ubiegłym roku pielgrzymował po archidiecezji przemyskiej. Potem chciał go już poprosić o ten krzyż także biskup diecezji rzeszowskiej, ale właśnie powiedziałem, że wcześniej ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski poprosił tutaj do Wrocławia. I rozmowy właśnie tutaj z kapłanami, z kustoszem, raczej z księdzem prałatem, dyrektorem duszpasterstwa, właśnie rozmawiałem przed mszą świętą, to właśnie powiedział mi, że jak wielką rolę spełnia ten krzyż, jak wiele ludzi właśnie przyciąga, jak wiele ludzi właśnie korzysta, można powiedzieć, z tych rekolekcji, które z tej wymowy tego krzyża, z którego one właśnie, które niesie ten krzyż. Także cieszę się bardzo, że jest tutaj w tej diecezji wrocławskiej w tym czasie. To powiedzmy może słów kilka, o tym będzie można też przeczytać w tej książce. Jak to było z tym krzyżem? Bo to krzyż, wiecie Państwo, zwykle ktoś powie przypadek, ale akurat ten krzyż, lekki, drewniany, był u księdza arcybiskupa w pokoju, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był w tej kaplicy, w niemocy, bo z rurką w tchawicy, na oczach świata pokazywane od tyłu, Państwo pamiętacie pewnie ten obraz, pokazywane od tyłu właśnie dlatego, żebyśmy wszyscy, oglądając te relacje, nie widzieli, że Ojciec Święty ma tutaj rurkę. I jest taki moment, kiedy Ojciec Święty myśli o tym, że On jednak chce mieć tu i teraz krzyż przy sobie, fizycznie. Nie tylko łącząc się duchownie z tymi, którzy, duchowo z tymi, którzy są w Koloseum. I co się wtedy dzieje? Tak, historia tego krzyża właśnie była taka, kiedy ja przyszedłem do posługi Ojcu Świętemu w Watykanie. Zamieszkałem obok księdza kardynała Dziewisza w takim niewielkim, skromnym mieszkaniu. I do Ojca Świętego Jana Pawła II
zawsze w każdą niedzielę, kiedy był w Watykanie, przyjmował pielgrzymów z Polski, którzy przynosili mu różne dary. I kiedyś właśnie była pielgrzymka tutaj z diecezji przemyskiej, która wręczyła Ojcu Świętemu krzyż. Zawsze jest wiele ruchu, wydarzeń. Nawet dokładnie nie słyszałem, co mówiono, kiedy przekazywano ten krzyż. Stałem z boku, później odbierałem te dary od Ojca Świętego. I po skończonej audiencji właśnie ten krzyż jakoś zwrócił na mnie uwagę. Nie miałem wtedy właśnie takiego większego krzyża w swojej sypialni i zapytałem się Ojca Świętego, czy mogę sobie wziąć ten krzyż do siebie. Ponieważ te różne rzeczy przekazywaliśmy potem na misje, czy do innych kościołów, które były z prośby wsłane do Ojca Świętego. Więc ten krzyż nie był jakiejś wielkiej wartości, prawda, artystycznej. Był to, zresztą znacie ten krzyż. I poprosiłem o ten krzyż i później zawisł on w mojej sypialni. I kiedy właśnie Ojciec Święty, przeżywając tą drogę krzyżową w swojej kaplicy łącząc się z całym, z Koloseum, z wszystkimi wiernymi tam, przeżywającymi tą drogą krzyżową, właśnie wskazał gest, że trzeba mu podać krzyż. I wtedy ksiądz Stanisław Dziwisz z refleks tak szybciutko też powiedział: Mieciu, biegnij, idź przynieść ten swój krzyż. Jak gdyby on też był natchniony, że ten krzyż będzie właśnie najlepiej pasował dla Ojca Świętego właśnie w tej sytuacji. I kiedy właśnie podałem ten krzyż, widzieliśmy go, jak Ojciec Święty go z wielką miłością przytulał do swojego serca, jak chciał nieść, również uczestniczyć w tej drodze krzyżowej Chrystusa. Cierpień Ojcu Świętemu w Jego posłudze nie brakowało. Tutaj będę nawiązywał do tego pierwszego pytania. Pan Bóg doświadczał go. Wiemy już, od lat dziecięcych stracił mamę, potem stracił siostrę, brata. Wiele trudności w swojej posłudze jako biskup, jako kardynał w trudnych czasach komunistycznych. Potem, tak jak tutaj dzisiaj wspomniałem, też w homilii 13 maja 81 rok chciano właśnie wyciszyć tego proroka. Ojciec Święty zawsze mówił po 13 maja 81 roku, że kolejne lata pontyfikatu są mi darowane. Ale wiemy, że były tego skutki. Postępowała stopniowo choroba. I myślę, że rozważając właśnie każdego piątku drogę krzyżową, pielgrzymując do sanktuariów maryjnych, będąc blisko Matki, która stała pod krzyżem, stamtąd czerpał te siły do pokonywania wszelkich trudności, wszelkich swoich cierpień. To jego zawołanie Totus Tuus pomagało mu właśnie w przezwyciężaniu, dźwiganiu tego trudu i ciężaru, można powiedzieć, cierpień tej jego choroby. Po tej operacji traktonii, tak? Tak. Kiedy ja przybyłem rano do kliniki, bo ksiądz Stanisław tam już raczej dyżurował, był całą noc, daje mi kartkę do przeczytania. Nie było tam wyraźnie napisane, więc tak powoli czytam takie zdanie. Coście ze mną zrobili? Nie chciałem wierzyć, że to Ojciec Święty napisał, bo to nie było, to nie było w jego stylu, można powiedzieć, to nie było jego. Nigdy takiego zachowania nie było. Ale czytam dalej. Ale totus tuus. Ale cały Twój. Czyli widzimy, że były te trudności. Czasami może po ludzku było mu trudno się pogodzić, prawda? Ale cały Twój. Dalej zawierzał się Panu Bogu. Taka jest Twoja wola. I więc ta bliskość Chrystusa cierpiącego i bliskość Matki Najświętszej pomagały mu w przezwyciężaniu trudności, a wręcz przeciwnie, umacniały go właśnie w jego posłudze i dlatego do końca służył. Nigdy nie krępował się, nie wstydził się, możemy tak powiedzieć. Nie ukrywał swojego cierpienia. Wiemy, że do końca był z nami, był z wszystkimi, którzy chcieli być także blisko Niego.
Często brakowało mu nieraz słów, nie mógł wymawiać, nie mógł mówić, bo były takie chwile trudniejsze, raz lepiej, raz gorzej. Czasami było zapowiedziane jakieś nabożeństwo, msza święta. Pamiętam, pierwszy raz było spotkanie z młodzieżą akademicką w Bazylice Świętego Piotra, gdzie przybywało bardzo dużo młodzieży. I wtedy był taki kryzys, nie mógł w ogóle mówić, ale powiedział: ja idę na mszę świętą. Siedział obok i kardynał Grocholewski, wtedy był od edukacji, odprawiał mszę świętą. Inny arcybiskup odczytał jego homilię, ale Ojciec Święty był. I wtedy widziałem, że więcej przemówił sobą, swoją obecnością, niż może miałby wygłosić tę homilię. Jeszcze jedno takie wydarzenie. Miała być msza święta z okazji Dnia Chorego. Zawsze 11 lutego szedł do kaplicy, przyjeżdżało bardzo wiele ludzi chorych. Była z nimi msza święta, potem podjeżdżali do Ojca Świętego na wózkach, błogosławił ich i dostał takiego ataku serca. Więc na mszę świętą już nie może pójść. I poprawiło się, przeszło, można powiedzieć, ten takie niedolegliwości i mówi: ja muszę iść do bazyliki. Lekarz mówi, że byłoby to niebezpieczne, że święty, tego nie wolno. To w takim razie proszę ogłosić, jak się msza święta skończy, żeby wyszli pielgrzymi czy chorzy na plac świętego Piotra, ja ich muszę pozdrowić i pobłogosławić z okna. Lekarz, pamiętam, znowu mówi: jest to niebezpieczne, bo jest to jednak wysiłek, zmiana powietrza. Ale jednak Ojciec Święty powiedział: proszę tak powiedzieć. I faktycznie wtedy też z okna, tak jak anioł pański, pokazał się, pobłogosławił. Także nigdy te trudności go nie załamywały. Starał się zawsze tą posługę swoją świadczyć. I tak naprawdę jak mówił, tak czynił. Tak żył. Wielu młodych ludzi mówi, że to była jego największa siła, że nikogo nie oszukiwał. Nie oszukiwał nas, nie mówił, że będzie łatwo. Mówił jak jest, ale też żył według tego, o czym mówił. I to, o czym ksiądz arcybiskup teraz mówi, ile razy do chorych mówił czy pisał w przesłaniu, że trzeba w chorobie walczyć, że cierpienie w zjednoczeniu z Chrystusem idzie ku zmartwychwstaniu. Ku dobru. Ktoś kiedyś powiedział o Janie Pawle II, że on miał taką duchowość pasyjną, ale ona charakteryzowała się tym, że była pojmowana zawsze w kontekście zmartwychwstania. Czyli krzyż, śmierć, ale przede wszystkim życie. Tak, Ojciec Święty swoim życiem właśnie pisał najpiękniejszą encyklikę, którą właśnie mówiliśmy, o cierpieniu. I to, co kiedyś właśnie powiedziałem do pani Brygidy, że byłem oburzony, kiedy właśnie w filmie o Ojcu Świętym pokazano taką starą, zmarszczoną, brzydką twarz. I powiedziałem, że Ojciec Święty nigdy nie był taki. I zawsze miał piękną twarz, buzię, taką pogodną, gładką. Oczywiście czasami w tej chorobie, można, Parkinsona była troszeczkę może zniekształcona, ale nigdy nie była z taką zmarszką. Kiedy rozmawiałem właśnie z reżyserem tego filmu, to powiedział, że on chciał po prostu oddać takiego Ojca Świętego właśnie cierpiącego, dlatego tak pokazano. Ale właśnie to było niezgodne, bo myśmy mieli rzeczywistość człowieka cierpiącego, ale jednocześnie ta właśnie twarz była to ubogacona tą łaską, była pogodna. Ojciec Święty też taki umierał, bardzo właśnie taki promienny na twarzy, pogodny o tej gładkiej twarzy. Więc można powiedzieć, że to cierpienie nie zawsze musi się też uzewnętrzniać jakimś grymasem na twarzy, jakimś takim ponurym właśnie jej charakterem, tylko tą pogodą, czyli tą świętością. Ksiądz prałat Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski i przy Ojcu Świętym Janie Pawle II, potem Benedykcie XVI, teraz przy papieżu Franciszku, opowiadał mi, że kiedy po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II opiekował się ciałem, mówi, że wtedy już miał takie poczucie, że ta beatyfikacja się zaczęła, znaczy, że on w niej bierze już udział. Mówi, że właśnie dlatego nie podzielał tych głosów Santo Subito, które brzmiały na placu świętego Piotra. Czy ksiądz arcybiskup, będąc blisko,
blisko śmierci już, ale też wcześniej, miał takie poczucie, że żyje przy świętym? Tak, ponieważ właśnie postawa Ojca Świętego i to jego, ten jego taki pokój, spokój, no i właśnie ten taki charyzmat, który od niego promieniował. I to takie zagłębienie się, zatapianie się w modlitwie, które właśnie się odczuwało, świadczyło o tym właśnie jego takiej wyjątkowej duchowości, o tej świętości, o tym takim mistycznym zjednoczeniu z Chrystusem, z Bogiem. Czeka ksiądz arcybiskup bardzo na kanonizację? Myślę, że powiedzieć, że no wszyscy jesteśmy tutaj przekonani, że ojciec jest święty. Będziemy się cieszyć, że będzie właśnie ogłoszony już i zatwierdzony, potwierdzony będzie przez Ojca Świętego oficjalnie, że zamiast błogosławiony będziemy mówić święty. Jest to dla nas wielka radość. Będzie tutaj, myślę, że już właśnie pod, jak gdyby to pragnienie nasze uzupełnione, ale jesteśmy właśnie wszyscy jakoś tak wewnętrznie przekonani, że już On jest święty i niewiele może tutaj zmieni w takim naszym stosunku, nastawieniu do Ojca Świętego, ale będzie to takie dopełnienie tych naszych pragnień, naszych oczekiwań. W październiku? Myślę, że nie. Tak, że jednak przyszły rok. Może troszeczkę później, ale prawdopodobnie na październik jeszcze nie zdążą. I już zupełnie na koniec. Wiem, że ksiądz arcybiskup często modli się za wstawiennictwem Jana Pawła II. I czy często pomaga? Tak, jest stale obecny w moich modlitwach, w moich myślach. Powierzam mu posługę moją, powierzam cały Kościół tutaj na Ukrainie i te nasze troski. I myślę, że na razie Pan Bóg mi błogosławi. Więc Ojciec Święty czuwa. Jak zawsze są trudności, nie możemy liczyć na rozwiązanie wszystkich problemów, ale to, co jest zgodne z wolą Bożą, myślę, że tutaj Ojciec Święty ma wiele właśnie swojego udziału. Jak ksiądz arcybiskup patrzy na papieża Franciszka, to widzi ksiądz arcybiskup w nim trochę Ojca Świętego Jana Pawła II? Tak, w tej swojej skromności, w tej swojej prostocie Ojciec Święty Jan Paweł II może tego nie pokazywał, ale wiemy, że na Watykanie też wyszła książka przez jednego z takich współpracowników, oni się nazywają sediarzy i potem nawet został upomniany przez sekretariat stanu, właśnie zawsze podkreślał, że Ojciec Święty Jan Paweł II nie dbał o wygląd, nie dbał o buty, nie dbał właśnie o te ceremonie, kiedy przyjmował prezydentów, powinien właśnie też tą ubierać tą czerwoną pelerynkę, więc Ojciec Święty też tego często nie zachowywał. Wiemy czasami też te rozwiane, długie włosy Ojca Świętego u Jana Pawła II. Natomiast wiemy, że troszczył się tak samo o biednych i chorych. Ojciec Święty, obecny Ojciec Święty, podkreślają dziennikarze, że przejeżdża między sektorami, zatrzymuje się, bierze do rąk i błogosławi chore dzieci. Nawet na ostatniej audiencji posadził na Papa Mobile jedno chore dziecko. Ojciec Święty nasz Jan Paweł II na początku chodził nawet pieszo między sektorami, obok barierek, prawda? Więc jest to też taka prostota. Ojciec Święty właśnie tutaj pokazuje też tą taką bliskość i myślę, że właśnie w tym upodabnia się, w tej takiej bezpośredniości, bliskości z wiernymi. Wyjeżdża też taka nowość, tutaj właśnie była w tamtą niedzielę, że wyjechał przed Anią Pański, żeby przejechać między właśnie ludźmi, też ich pozdrowić. Czyli pamiętam, żandarmi, czyli ci policjanci w Watykanie często do mnie mówili, że Ojca Świętego nic i nikt nie mógł powstrzymać. Natomiast Jan Paweł II odsuwał właśnie żandarmów i przybliżał się do barierek. Dla nich to był na początku szok. Oni też się bali, że za blisko. Więc obecny Ojciec Święty, myślę, że w tym też naśladuje Jana Pawła II. Co jest najlepszym dowodem na istnienie i powiew Ducha Świętego przy konklawie?
Bardzo tak. Dziękuję księży arcybiskupie za rozmowę. Dziękuję Państwu za obecność i za wspólną modlitwę. Szczęść Boże. Bóg zabudź. Moi drodzy, chcę powiedzieć, że myślę, że byłoby jeszcze wiele do opowiadania, do powiedzenia, ale pamiętam, w szkole średniej mieliśmy dyskotekę i przyszła pani profesor, mówi, już trzeba kończyć. Ja wtedy to organizowałem i mówi, proszę nam jeszcze troszeczkę pozwolić. Ona wtedy do mnie mówi tak, lepszy niedosyt niż przesyt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.